Mm hmm. Mm hmm Wow, witam serdecznie Szachowa Polsko. Gramy pierwszy raz z ziomkiem na Rapidach o rankingu 2.700. Czekajcie. 12 września 2019. No dobra, dajmy sobie szansę. Dajmy sobie szansę zagrania normalnej partii. I widzę, że ziomek 2.700 zna się na szachach, bo wybrał obronę francuską, jakby inaczej. Dobrze, mamy obronę francuską. I teraz tak, mamy dwie możliwości. No, mamy więcej możliwości, ale ostatnimi czasy głównie nie ukrywam, że gram E5 albo koń C3. I tak się zastanawiam, co bym chciał dzisiaj zagrać. I prawdopodobnie chciałbym sobie zagrać skoczkiem na C3. Po prostu wyjść konikiem i zobaczyć, co rywal zagra. No, tak czułem właśnie, że ten winawer może pójść. I w tym winawerze mm, trzeba coś pamiętać, mi. Jeżeli się nie pamięta w winawerze, to zazwyczaj gra się ED w tej pozycji. Po prostu. Wczoraj na streamie zagrał mi ziomek goniec D2. I tam mnie zmiotł z planszy. I zastanawiam się, czy tak z ciekawości sobie takiego ruchu jak goniec D2 nie, pow nie powtórzyć. Tyle, że nie znam idei do końca za tym ruchem, ale. Ale zagram w ten sposób, zobaczymy. Zobaczymy, czy rywal ma teorię. W ogóle, idea polega na tym, że po końcu 6, kiedy rywal atakuje mojego pionka na d4, ja gram pionkiem na e5. Czyż, czyż to nie jest fantastyczne? Ok, rywal zbił na e4. E, w sumie też tak mogłem zrobić wczoraj, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem. E, ja zagrałem właśnie w partii Koń T6. I teraz pytanie do mnie, dlaczego po koń e 4, rywal może zbić na d4? I gdzie jest moja inicjatywa? Gdzie jest moja rekompensata? Co mogę wtedy zrobić? Bo C3 to Hetman bije 4, tak? Ha, o! Yy, faktycznie to wygląda dość nieprzyjemnie na moje oko. Mogę zagrać A3 tak? ale to chyba nie o to chodzi, bo rywal weźmie wtedy na C3. I co po BC konia f 6? <grym> to moja zagrałem wczoraj końca 6, to jest niesamowite. Może O! Może taki ruch, Hetman G4? Chcę zbić na G7? Chcę zbić na E4, a jeżeli Hetman bije D4, to robię długą Roszadę. Okej, okay, tutaj, no to muszę wziąć na G7. Bierze G8, Hetman H6. Hetman bije D4, to cały czas długa Roszada wydaje się być moją ideą w tej pozycji. Hetman bije F2. Niby można tak grać, niby można. Mogę też zagrać konie 2, po prostu. Konie 2, Hetman E5. Bo on chce chyba po długiej roszadzie zagrać końgie G4, tylko że Hetman bije G... h 7 wtedy. No, czekajcie, bo tu trzeba nie podstawić czegoś szybko. Długa roszada. Konie 2 wydaje się lepszym ruchem, tak? Hetman E5. Dobra, zagram konie. Aha, tylko konie 2 to Hetman bije F2. Król bije F2 i Koń G4. A nie, bo tam bije na końcu. Dobra, to nie 2 po prostu. Konie dwa pewnie Hetman E5. I zastanawiam się, czy takiego ruchu jak F4 nie zagram. Idea by polegała na tym, że po EF gram GF. Zabieram pole G4 skoczkowi. Na wieżach G6 gram Hetman H4. Podoba mi się, trochę brzydki ruch F4. Przygotuje sobie prymowa EFGF. A wydaje mi się, że ma sporo sensu. Ale czy tak jest? Oczywiście to nie mam pojęcia. Czy tak faktycznie jest. Rywal ma pionka więcej w ogóle. Co jest niepocieszające oczywiście. Ale spokojnie. Wierzę, że tu jakaś rekompensata będzie widoczna prędzej czy później. Siadła się sleep. Ciach, ciach. Jeżeli gońc bije C3, gońiec bije C3. Ciekawie. Tylko smutne jest to, że bardziej zaskoczyłem siebie niż przeciwnika. No, ale trudno. Żeby odkrywać nowe horyzonty w szachach, czasem trzeba nawet siebie zaskoczyć. No, moim planem jest zrobienie długiej roszady. I jakieś dochodzenie do F4, granie na tego Hetmana, tak? Yy, I otwieranie pozycji. Prawdopodobnie rywal powinien po prostu zagrać końce 6, gońiec d7 i długą roszadę. Ale wydaje mi się, że po końcu 6 robię długą roszadę i po goniec D7 już miałbym jakieś F4, albo goniec F4, i na Hetman F5 jakieś QG3. Co prawda, rywal ma Hetman G6. Pewnie z gorzej, pewnie z gorzej, ale wierzę, że na końcu jakieś sztuczki tutaj zadziałają na moją korzyść. Głęboko w to wierzę, oczywiście. Tylko wiara mi pozostała w tej pozycji. No ale widzimy, że rywal też myśli. Także ten plan z F4 chyba. Całkiem słuszny, bo nie wpuszczam skoczka na G4. Po G6 Hetman H4 nie ma wieża G4. Goniec gdzieś będzie sobie wisiał. Goniec E7 co prawda ma rywala, ale zrobię długą roszadę Hetmanem. W razie czego wrócę na, na 1 Żywał ma goniec F8 w tej pozycji. Nieprzyjemne, ale nadal Hetman H4. Ciach. Wiecie czego mi brakuje? Chyba opcji cofnięcia ruchu na czeskomie. Bo w sumie czasem by się chciało cofnąć posunięcie. Ok, koń d 7 nie jestem fanem tego ruchu. Zróbmy długą roszadę zgodnie z planem, chowamy króla. No bo teraz rywal nie ma jak gońca wyprowadzić. A no, jeżeli zagra T6, to już to kosztuje go trochę czasu, tak? A, tylko chyba, że rywal chciał mieć bronionego skoczka na F6 i że teraz tym Hetmanem może odejść. Dajmy na to na H5, żeby wymienić po prostu Hetmany. Ok, B6, B6 mi się nie podoba. B6 mi się, moi drogi, nie podoba, bo... No rywal chce na jakikolwiek f4 chyba odpowiedzieć hetmanem na h5, z tego co rozumiem. No a jeżeli nie zareaguje, to zagra po prostu goniec b7. I... To nie jest jakiś duży problem, ale... po goniec f4, hetman h5, ja bym zagrał od razu koń b5. Bicie, bicie. Król do. No tak, goń, goń, gońce f4 jest na pewno w porządku posunięciem. Gońce f8 może być ciekawe też, żeby na bicie na e5 zbić na h6. Ale wtedy mam chyba hetman h4 po prostu. Ok. No tak, grywal złapał mojego hetmana w pułapce, w pleszcze. Myślałem o tym, żeby zagrać koin B5, tylko nie widziałem tego, moi drodzy, że wtedy rywal z powrotem może zbić hetmanem na B5, a ja nie mogę zbić na F6. Hmm. Hetman bije H5, koin bije H5, no i mogę zbić na C7 tego pionka, tylko rywal zagra goniec B7, co nie jest jeszcze dla mnie takie tragiczne znowu. Kucza, trochę zaryzykowałem za bardzo chyba tą francuską... w tej francuskiej I teraz się własną bronią chyba pokonam mm. Trochę nie widzę tego Mówię, będąc szczerym Strategicznie nie dojeżdżam do tej pozycji po prostu zupełnie. Kurczę, Chyba muszę zmienić plan całkowicie. Bo nie chcę tego skoczka wpuszczać na H5, bo wtedy mój goniec będzie musiał stąd się ewakuować, ale. Z drugiej strony wtedy rywal zbije mi. Dobra, ja zagram tak. Jak zbiję na H5, bicie, bicie. Goniec bije C7, rywal ma goniec B7 potężne. Z groźbą bicia na F3, jak ja zagram. Przecież koń D4, E5. Dobra, biorę piona. Goniec B7 i koń D4. Wieża C8 i koń B5. A jeżeli E5, to myślałem o Goniec B5. I po ED wieża bije D4. Groże z biciem gońca i skoczka. Pewnie tam rywal musi się jakoś obronić, ale muszę próbować. Liczę na to, że rywal się pokusi na, na E5. No ale pewnie rywal ma taki ranking właśnie z tego powodu, że że się nie pokusi na taki ruch. <laughs> Wieża C8 pewnie wygląda. Okej, okay, gońc bije T3, to BC oczywiście. Wieża C8. Ten my Gojenc nie ma gdzie się cofnąć, właśnie to jest troszkę problem. Chociaż teraz nadeszeszę, mam już placówkę. Jak tak patrzę. I rywal chce zagrać e5. Widzę to, widzę to. Ja w ogóle poczekam, zagram król b2. I po e5 zagram goniec h3. Chociaż rywal chce zacząć od wieża c8. I po goniec d6 wtedy e5. Koniec f 5 goniec f 3 Chociaż na E5 ja mam wieża E1, także to też nie jest takie. Dobra, gram król. Tą końc C5 mi jeszcze wpakuje. Ajaj, Dobra, zagram tak w ogóle. Zagram gońc z D3 po prostu. Po wieża C8 gram gojeń z D6, po E5 mam po prostu wieża E1. A jeżeli wieża bije T3, to ja tam biję na H7 tego pionka. Albo zacznę od król B2 albo król D2. Pewnie konieczne się rywal cofnie, ale wtedy już wieża G1. Może wymienimy tą jedną wieżę. Mamy równy materiał, ja mam gońca, który jest dobry. Także wydaje mi się, że trochę odkręciłem tą pozycję. Ale pytanie, jak bardzo? No właśnie. No wydaje mi się, że mogę nie stać nawet jakoś bardzo gorzej. Bardzo gorzej. Tak, bardzo gorzej, dokładnie. Hmm. Light wall. Końce 5 jakoś nie, nie jestem wielkim fanem tego ruchu. Goniec bije H7, wieża G7. Goniec D3. Trochę nie mam czasu, dlatego biorę piona i spadam na drzewo. powracam po prostu na D3. Bo co? Co innego. Może on chce król D7 zagrać. Nie, tak zagrał. Wieża bije D3. Król D7 pewnie teraz, chociaż wtedy goniec E5 już mam. Nie no, naprawdę. Mam piona więcej. Nie no, gorzej stać już na pewno nie mogę. Wieża D8, goniec C7. Chcę zagrać wieża E1 zaraz. Okej, okay, on tu. To nie jest problem, bo... Nawet wieża D2 mi się podoba. Ale dobra, zagrajmy wieża E1, bo... On nic, nic nie może zrobić na razie. Może będzie mógł za moment, ale... Na razie wydaje mi się, że ja grożę F4, F5 w tej pozycji. Że moja groźba może być nawet większa od jego. Hmm. Gońc D5 może ciekawe. Ale gońc D5. Może nawet F4 od razu. Koniec B2 to F5 albo wieża H3 i tam na H8 wpadnę w ogóle. Mamy różnobarwne gońce i to faworyzuje stronę, która jest w ataku, oczywiście. A wydaje mi się, że jeżeli rywal nie zrobi czegoś konkretnego, to zaraz ja mogę być w ataku. Ale rywal gra dobrze ogólnie, tak. Dobra, zagram te f4. Jak chce bić na H2, to proszę bardzo, ja gram f5. Chce bić na H2 dalej, ja gram f5. Te rozbić tego króla przeciwnika, bo te wieże bardzo fajnie patrzą. Król d7 trochę się obawiam. Kurczę, król D7 podstawiłem. Bo po E5 rywal ma takie paskudne f 6 Czyli rywalowi nie chodziło o bicie pionka, tylko o przesłonięcie linii daj Ja piernicze. Nie, ja, przegrywam chyba. No jeszcze może tak. Kurde, Ślego, nie zbało się trzeba było grać. serio? Wow. Koniec P8 trzeba błogali, żeby wieżę odciągnąć. Dobra, to jest. Albo jakiś GM, bo on poszedł na tą końcówkę, że ja biorę dwa piony, a on odcina mi króla i. To jest albo jakiś GM 2650, który jest pewny, że ta końcówka po prostu wygrywa. No właśnie. No właśnie, odcina mi po prostu króla i nie mam co zrobić teraz, bo ten pionek będzie szedł. b4 cztery, okay, jeszcze walczymy. Może jeszcze czasu braknie jak coś. Niestety, za blisko. Jakby był na F5, to jeszcze byłoby to do ustania. Ale teraz już, niestety. Nieźle. Niezła partia. Nie, no chłopca myśli nad dorobieniem Hetmana. A ja, wie, że dorobił. Wow. Zostawi króla żeby były po, po czarnych polach. No nieźle. No, albo jakiś GM, Cox totalny, albo... Albo, albo sami wiecie co, co nie? No bo jakiś losowy Japończyk tak myśli, że nie zagra partii. A jak zagra, no to gratulacje dla losowego Japończyka. Mm. Dobra, zobaczmy. Ale no właśnie on też popełnił błędy. To nie było także od razu, co nie? Konie 2. F4 to był błąd, jednak. Jednak od razu długa roszada. Trzeba było, trzeba było robić tą długą roszadę. No wiadomo, ta. D4 trochę przy ten, przy ten plan z 7B6, bardzo taki ciekawy bym rzekł. Koniec 4 a 6 g G1D3, jest h 7 Okej, okay, chyba wam nie pokazuję w ogóle tego. Zobaczcie sobie przegląd. Bez szału niby, co? Dużo najlepszych, dużo. Nie wiem. Ciekawie, ciekawie było. Ciak, wieża d3. I tu oczywiście f4 to był błąd. I teraz... Jakbym mógł się cofnąć w czasie, co bym tu zagrał? Bo to też nie jest proste, jak się przed tym król d7 obronić. Chyba wieża d2 trzeba grać. A nie. Nie f5. Uuu. Trudny ruch, trudny ruch. Gain d5 bardzo silne. W ogóle według kompa słabe, ale według mnie GJ d5 bardzo silne. I tu trzeba było grać goniec b8. Goniec e4 w ogóle. A czemu po goniec c7 goniec e4 nie ma? Albo wieża e7. O oh, wow. Nie wiem. GM, gm. Jakiś gm widzowie. Jakby stał na e5 i król na e6 to byłby remis, ale niestety jest tempo za daleko. I koniec partii. Dobrze, widzowie, żegnam się z Wami. Mm, trudna gra, trudna partia się trafiła, ale ciekawa, ciekawa z pewnością. Także mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie oglądało. A ja Was zapraszam już dzisiaj na godzinę 17 na Title Tuesday i potem o 23, jeżeli tylko wytrzymam. Bye! -o!